7 kwietnia 2022 roku poszukiwacze z KP Explorer pomagający archeologom w sprawdzaniu wyrobisk podczas badań archeologicznych przy ulicy Północnej odnaleźli pierwsze monety z getta. Chwila minęła i w tym miejscu zaczęły wychodzić naprawdę pokaźne ilości. To jest naprawdę sensacyjna rzecz, że w jednym miejscu tyle monet z getta łódzkiego w jednym miejscu zostało skumulowane, a tym bardziej, że nie było to już terenem getta. Getto, tutaj mamy Park Śledzia, tak zwany potocznie, zaczynało się kawałeczek dalej. W pierwszym dniu tych monet tutaj dość sporo żeśmy znaleźli, bo około 70 sztuk. Były głównie 5-markówki, 10-markówki, ale zdarzyło się też kilka dwudziestek, które są naprawdę rzadkie, bo tylko 600 sztuk ich zostało wybitych. No poza tym kilka monet wyszło z generalnej guberni, czyli monety groszowe, ale wybijane już za Niemców. Zbyszku, 7 kwietnia tego roku znaleźliśmy z hałdy pierwsze monety z getta, które nie spodziewaliśmy się, że wyjdą w takiej ilości z tamtego miejsca. Co byś mógł po tym powiedzieć? No, spodziewałeś się czegoś takiego? No nie, nie spodziewaliśmy się tak naprawdę. Nie sądziliśmy, że w ogóle jakiekolwiek monety z getta się zachowają. Rzeczywiście przy korytowaniu odcinka ogrodowej między Nowomiejską a Zachodnią w basenach przeciwpożarowych no, znalazło się tych monet. No pokaźna ilość. Pokaźna ilość i rzeczywiście jest to bardzo niespotykane, jeżeli chodzi o nawet skalę polską, bo w Łodzi było jedyne getto, które biło własną monetę. Pieniądz getta, który funkcjonował tylko i wyłącznie w getcie, nigdzie indziej, a wartość tych monet no to bardziej historyczna i poznawcza niż... No bo niestety wszystko było w takim stanie, te rzeczy, któreśmy wydobyli, że tylko pojedyncze egzemplarze udało się nawet odczytać, co to było. No, większość tak, to po wielkości. Tak, dokładnie tak, no bo w warunkach, jakich one zalegały, to niestety nie sprzyjały, a poza tym materiał, który był użyty do bicia tych monet, no to też no po wielu, wielu latach przebywania w złych warunkach niestety spowodował, że ta korozja i ta destrukcja tych monet posunęła się w stopniu bardzo dużym. Jest z nami dr Anna Nierychlewska, która również prowadzi tutaj badania. Aniu, co możesz o takim znalezisku powiedzieć? No to trochę taka fenomenalna sprawa była. No, trochę tak, gdyż nie spodziewaliśmy się tylu monet w basenach poniemieckich. Rzeczywiście było to dla nas zaskoczeniem. Ale z tych wszystkich odzyskanych, które udało się pozyskać, za dużo chyba nie udało się uratować. No, jeszcze są przed konserwacją, ale zważywszy tak na ich stan po wstępnym oczyszczeniu, to wygląda na to, że niewiele uda się z nich powiedzmy, doprowadzić do stanu ekspozycyjnego. No i mamy tutaj ładny depozycik monet. Wszystko przywarte. O, patrzcie. Monety są przyklejone. Wszystko getto łódzkie. Ale część już musiała się odkleić. Tak, no koparka szarpnęła i... Nie, koparka tutaj nie szarpnęła. Nie? Nie, łyżka jechała po dylatacji. Tak, ja to zerknąłem. To już przy czyszczeniu. Zauważyłem. I tu wszystko musi być jeszcze. To następne. To będą 10-markówki getta. Także jeszcze to musimy znaleźć, bo tu wychodzi, że to jest ponad 10 sztuk. Część już na hałdzie wylądowała. Spróbujemy tu którąś podważyć. Nie. To poprzyklejane. Tak, bo tu jest moneta. Nie wiem, czy tym pójdzie. Przyklejona jest. Ale się przestało. Nie wiem, czy je w ogóle odkleimy. No bo te tu widać, że uszkodzone były, bo korozja tak, tutaj się... tutaj skorodowały i się odkleiły. Zresztą te wszystkie monety getta to bardzo słaby metal był. Nie wiem, czy to czymś nie trzeba będzie... z chemii podlać, tak.
żeby to się, bo to złapało korozję i się przykleiło do... Do betonu. Do betonu po prostu, chams. O, mamy ją. Ale zobacz, jak ona wygląda od spodu. No może się coś tu podczyści to trochę, nie? Normalnie destruk. Także macie tu znalezisko skarbu monet getta żydowskiego w Łodzi. Na gorąco. Trzeci dzień poszukiwań. Mamy tutaj skarb, czy depozyt, jak kto woli, monet z getta łódzkiego. Pierwszy dzień było 72 sztuki. Na drugi dzień było 120. Dzisiaj już mamy coś koło 60, czy lepiej nawet. Sprawdzamy te warstwy. Coś masz? Tam jakieś parę sztuk, tutaj coś jest. Ale tu coś mam. O, co mamy? 5 marek, czy? Nie, to za mało jest. To mogą być te faszystowskie fenigi. No, chyba albo taka było będzie. Dużo. Piątka. Jest piąteczka. Ale to 5 fenigów chyba. No. Tak, te cynkowe, niemieckie. No to nie jest jakiś tam rarytas, no ale niemniej z getta jak najbardziej. Tym bardziej 20 markówki, których jest niedużo. Są chyba piątka jest. No i tak ten nasz zbiornik wygląda, ale już jest drugi znaleziony i w drugim jest podobnie. Czyli wychodzi i to dużo. Tutaj są jeszcze doszukane dzisiaj z tego zbiornika. A jest nawet tutaj 5 groszy międzywojenne. Na tych tu nic nie zobaczymy. Nawet wyszła kulka od muszkietu. Taka ciekawostka. Ale zobaczmy z drugiego zbiornika dzisiejsze najtki. Tu mamy 20 marek. Po wielkości wszystko się zgadza, tylko to jest zlepek sklejony. Druga jest pojedyncza. A tu może na tym będzie widać. To jest 5 marek z getta, aluminium z magnezem. Jeszcze jedno było takie w miarę czytelne. O. Z jednej jest nominał 5 marek, z drugiej gwiazda Dawida i napis getto 1943. To są dziesiątki. O. Ale to też już stany są agonalne. Idziemy na ilość, niestety. Czwarty dzień eksploracji basenów przeciwpożarowych poniemieckich, odkrytych przy budowie bulwarów. Przebudowie w zasadzie. Dzisiaj około 38 monet. Znowu mamy 20 getta. W zasadzie to tu jest dzisiaj 5,5 monety. No. Tutaj niewiele widać na tym, bo mocno skorodowane. Są piąteczki, no i dychy, ale czy z tego coś się uda stworzyć, to w wyniku konserwacji to nie wiemy. Wyszła też jedna kopiejka carska i 50 lepta greckie z 1926 roku. To taka ciekawostka. Mamy sygnet. Jest jedna miedziana obrączka, 3 guziki holenderskie, jedna plomba. Te holenderskie guziki z lwem, chyba Holandia. Ale jest i też mały zegarek cebula, damski prawdopodobnie, ale już fachowcy by się musieli wypowiedzieć.
No i łyżka. Szkoda tylko, że to wszystko takie słabe stany są. To chyba fenigi są niemieckie. No i kłódka, jakieś buteleczki. Drzwiczki jakieś wyszły do pieca i temu podobne. A tak to wygląda po odkopaniu. Tyle relacji z dzisiaj. Została jeszcze hałda do sprawdzenia. Baseny już odkopane. Została tylko warstwa do przeszukania. Monet jest kupa. Dzisiaj koło setki to znaleźliśmy w przeciągu godziny w pierwszym basenie. Tutaj jeszcze nie szukaliśmy. No masa tego wychodzi. Niestety stany są kiepskie, ale niektóre w konserwacji wychodzą bardzo ładnie. Złomu też dużo. Ten albo ten jest już zrobiony. O, to dzisiejszy urobek. Więc tak wychodzą te monety prosto z ziemi. A tak wychodzą po pierwszej konserwacji. Chociaż jest wyraźne. No niestety wżery. Metal nie jest dobrze zachowany. Najbardziej cieszą dwudziestki, których był mały nakład. A tak wygląda jeszcze teren do sprawdzenia. Jest nawet ołowiany żołnierzyk. Widać szable przy pasie. A teraz tutaj kolega znalazł chyba od piwa kapsel. Napis da się odczytać? Cyrylicą. Ślady po monetach. Tu pięknie odbite. Wygrzebywanie. Druga strona jak stempel. Dziesiątka getta. O, wyszła. To dwudziestka będzie pewnie. Może to pusta. No. Kolejne 20 marek. Ostatni dzień na basenach. Są ślady po monetach. Z tego paska dzisiaj wyszło tyle. Tu jest dobrze ponad stówka. No i złomu też nie brakuje. A tutaj mamy jeden wielki zlepek. Tu są monety. Tu była dwudziestka, dziesiątka. Tutaj o cały ten słupek jakby, no, pozlepianych, ale wszystko się rozpada. No. To nie moneta jest. Tak to wygląda. To jest dziesiątka. To była dwudziestka, ale to jeszcze ładnie wyjdzie. No. Tu mamy monetę przyklejoną. Tu są następne. Duże ilości. Tutaj też jest ślad po monecie. Nie, jeszcze moneta jest. O, patrzcie. Przyklejona. Gdzie moneta była, bo to już destrukt straszny. Prawym ci jeszcze ładna jest. Ale to by trzeba tego kamienia najpierw odwalić i dopiero. To tak przywarte, jak na kropelkę przyklejone.
kawałek ziemi z monetami został dla nas. Jest z nami Sylwia, która razem z całą ekipą tutaj na bulwarach pracuje. Powiedz Sylwiu, co tutaj jeszcze fajnego żeście znaleźli, bo to same baseny, szczeliny i inne takie ciekawostki pozostałości fabryk, to jest nie wszystko. Tak, to jest nie wszystko. Oprócz tego mamy jeszcze pozostałości zabudowy, które tutaj na poziomie gruntu manifestują się występowaniem sporej ilości piwniczek zagłębionych. No i w tych piwniczkach, poza jakimiś odpadami, gruzem budowlanym i innymi takimi rzeczami, znajdujemy różne zabytki. W zasadzie głównie XX-wieczne, ale też XIX-wieczne. Dużo kafli. Między innymi... Piec się z tego zbuduje. Szczerze powiedziawszy, tak, jedna z piwniczek była tak bogata, znaleźliśmy przepiękny piec kaflowy, który powoli oczyszczamy. No to akurat nie jest element z niego, gdyż on był szkliwiony, jeszcze miał złocenia w dodatku. No a poza tym znajdujemy sporo butelek szklanych. Niektóre też fajnie opisane. Część z tych piwniczek miała butelki po piwie, które mają grawerowane reliefowe napisy, na przykład mówiące, z jakiego browaru pochodziły. Co jeszcze? Znaleźliśmy jedną piwniczkę, w której było 8 kałamarzy o przekroju takim ośmiokątnym. Czy jakiś pisarz. Jakiś pisarz, tak właśnie, tak podejrzewaliśmy. No dobrze, no zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Co jeszcze Łukasz opowie nam tutaj o tych szczelinach parę słów. Tak, dokładnie. No i te szczeliny właśnie te niszczyły nam rzeczone piwniczki, gdyż niejednokrotnie jest tak, że na przykład narożnik piwniczki jest już zdestruowany. Łukaszu, a powiedz, czy w tych szczelinach, w tych zasypiskach jakieś ciekawostki się udało odnaleźć? Wiesz co, no głównie znaleźliśmy jakieś śmieci, jakieś stare garnki emaliowane, które też raczej były już w takim stanie agonalnym, jakieś fajerki od pieca. Natomiast przy Nowomiejskiej trafiliśmy na dość ciekawą rzecz, bo trafiliśmy na znaczek obrony przeciwlotniczej, polski przedwojenny znaczek. I to w niemieckiej szczelinie? W niemieckiej szczelinie i to jeszcze przy wejściu. Żeby było ciekawie. Czyli możliwe, że to było już po wojnie, gdzieś dzieci się bawiły, czy coś takiego. No. Prawdopodobnie zgubiły. Tak. Ewentualnie mogło to się gdzieś znajdować w tych starych kamienicach. Tak? Ktoś które być... były po rozbiórce, tak, posłużyły do zasypania tych szczelin. Czy tutaj już by było na tyle z tych zabytków? Nie, to już nic już ciekawego. No tak jak mówię, głównie tutaj były też śmieci. Jak to zawsze bywa w historii, jest dziura, trzeba ją zasypać. Czym najlepiej zasypać? Najlepiej ją zasypać śmieciami. Zgadza się.